Witam w kolejnej części naszego cyklu Esencja Astrologii Wedyjskiej. Dzisiaj nietuzinkowa postać. Postać, którą generalnie do analizy zaproponował Mefkor, z czego sam się ucieszyłem, ponieważ lubię i też często to robię. Lubię, lubię no horoskopy osób artystycznych. Muzyków tym bardziej, zwłaszcza że muzyka w moim życiu stanowi bardzo ważny czynnik, także bardzo chętnie podjąłem się tego. Wyzwania, chociaż z drugiej strony Wam powiem, że był tutaj pewien w cudzysłowie kłopot z tym horoskopem, ponieważ ta godzina urodzenia podawana przez te powiedzmy oficjalne źródła, na jakie udało mi się natrafić w internecie, od razu wydała mi się bardzo mało prawdopodobną godziną. Dlatego początkowo myślałem, że chyba nie będę robił tego odczytu, ale z drugiej strony. Stwierdziłem, że przecież mogę Wam pokazać temat rektyfikacji horoskopu i odpowiedzieć na takie w ogóle podstawowe pytania, które się często pojawiają, nawet e, chyba w komentarzach tutaj, w tych początkowych naszych audycjach, ktoś pytał, dlaczego tak się dzieje, że dwie osoby urodzone tego samego dnia mają różną karmę. Ja powiem więcej. Astrologia wedyjska mówi o tym, że dwie osoby, które urodziły się tą różnicą czasową, nawet kilku minut, mogą mieć w sposób znaczący inne życie. I to widzimy w horoskopach, widzimy zwłaszcza w horoskopach podziałowych. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Tak więc w ogóle pomyślcie, czy rozważanie samych znaków Zodiaku bo znaki Zodiaku są tą jakby esencją, i większość osób myśli, że te znaki Zodiaku to jest jakby całość astrologiczna, i tylko że znaki Zodiaku wskazywałyby na to, że, że osoby, przykładowo które się urodziły tam w sierpniu, że mają bardzo podobne życie, no ale przecież tak nie jest. To jest oczywiste. Dlatego no, tutaj są pewne poziomy tej wiedzy. I, i, I tutaj no, warto trochę sięgnąć głębiej do tego tematu. Zaczniemy od tej rektyfikacji, czyli uściślenia godziny urodzenia. Powiem Wam, że w tym przypadku, w przypadku tego horoskopu, pięknie akurat taki układ planet pięknie wskazuje na to, że faktycznie te kilka minut różnicy w godzinie urodzenia będzie dawał znaczące, dramatycznie różne odczyty astrologiczne. Dlatego mówiłem, że ta godzina, którą znalazłem w internecie, wskazywała zupełnie nie na tego człowieka. I to było dla mnie od razu widoczne. Natomiast jeśli tutaj wprowadzimy pewne korekty, to wszystko zaczyna naprawdę, naprawdę pasować. I to wychodzą z tego układu bardzo, z tych tutaj układów astrologicznych, wychodzą bardzo mocne potencjały które oczywiście omówię. W tym momencie widzicie na ekranie ten nasz, no powiedzmy, rozpiskę naszego, tego mojej, tej mojej prezentacji. Tak więc w drugim punkcie kierunek karmiczny, w jakim kierunku karma Merkurego, pana Frediego Merkurego zmierzała. Trzeci punkt, główne cechy pozytywne, czyli księżyc w piątym domu, w strzelcu, słońce, z Merkurym, nomen, nomen. W pierwszym domu. Guru Shukra Yoga, świetna yoga, jedna z najpiękniejszych yogów. W domu, akurat, umiejętności i talentów. Węzły księżycowe, mocne, prawie dodałem tutaj w cudzysłowie, rozwinę ten temat. Jowisz Vargotama i to w wielu wykresach podziałowych. Jowisz jest tą energią, która nam daje błogosławieństwa w życiu. I D12, wykres przodków mocna joga, wiedzy w domu duchowym. Punkt czwarty, główne cechy problematyczne to jest Papa Kartari yoga, czyli Saturn z Marsem w pierwszym domu, Wenus uszkodzona, ponieważ Rachu i Mars łączy się z tą energią, więc mamy tutaj wskazanie na system odpornościowy, ponieważ Wenus pokazuje system odpornościowy. No i trudny dom, chociażby ten dom dwunasty, trudny dom chorób. Punkt piąty, główne cechy karmiczne, główne schematy karmiczne dla lwa Simcha, tak, więc to już będzie ta część dotycząca wszystkich horoskopów z ascendentem Welwie. To pamiętajcie, że to niekoniecznie musi się tutaj odnosić wszystko, co powiem w tym punkcie piątym do Frediego. Bardziej sami z tego możecie skorzystać, jeśli macie taki ascendent Welwie w astrologii wedyjskiej, To jeszcze raz podkreślam, bo ten system jest czymś innym niż zachodnia astrologia. No więc jedziemy. Wpisując te dane do programu astrologicznego, czyli godzina 5:10, powstaje taki układ, więc widzimy ascendent w znaku raka. Natomiast jest tutaj obecna trudna joga, która pokazuje duży hamulec w życiu. Więc, jak mówiłem, był to pierwszy punkt, który no, zaświecił mi takie czerwone światło ostrzegawcze, że możliwe, że coś tutaj jest z tą godziną urodzenia nie tak. Te godziny urodzenia podawane w internecie dla osób publicznych mogą być właśnie no, tego typu, mogą posiadać błędy, dlatego to też trzeba zawsze brać pod uwagę. I w tym pierwszym domu mamy Saturna z rachu. Wow, bardzo hamująca energia, więc coś tutaj mi od razu nie grało. I władca tego domu, władca pierwszego domu, który pokazuje sławę, on też jest słaby, ponieważ w szóstym domu, pamiętacie, może szósty dom to też jest dom słaby. Szósty dom Dusztana, dom związany ze słabościami i tak dalej. Więc tu już od razu widziałem, że coś, coś tutaj mocno nie gra. Osoba, która jest bardzo popularna, która zdobyła mega dużą popularność, ten pierwszy dom astrologiczny w tym horoskopie z pewnością musi być mocny musi posiadać fajne planety. Planety w domu pokazują naszą karmę związaną z tym domem, czyli pierwszy dom to jest nasza sława, tak? Chociażby nasza siła, nasze, nasze takie możliwości przejawiania się w tym świecie. Więc pierwszy dom dla tego układu słaby, władca domu pierwszego również słaby. Ale zauważcie, że ten ascendent przechodzi tak naprawdę do, do kolejnego znaku Zodiaku, bo to jest 29 stopni każdy znak zodiaku ma 30 stopni. Więc od razu stwierdziłem, że ten ascendent będzie nie w raku, ale w lwie. Też z tego to wynika, że ten lew dużo bardziej jest czymś prawdopodobnym, ponieważ lew jest znakiem powiązanym oczywiście z kreatywnością, z rozrywką, z inteligencją, tak? Jest to dużo lepszy w cudzysłowie znak dla artystów, dla aktorów, i często faktycznie widzimy, chociażby u aktorów, ten ascendent albo jakieś mocne planety we lwie. Dlatego, bo to jest znak związany właśnie z rozrywką, z kreatywnością, z naszą twórczością, z twórczą inteligencją. Natomiast rak to jest. Też oczywiście fajny znak, natomiast z mniejsze, mniejsze inklinacje w tym kierunku. Oczywiście to nie wyklucza, że to nie oznacza, że nie znajdziecie raka jakiegoś, który który tutaj się będzie spełniał w roli artystycznej. To będzie wszystko zależne od tych planet, które mamy w tym domu. Ale Bierzmy też to pod uwagę, bo Rak jest bardziej związany z karmą rodzinną. Jest to prawda wrażliwy jak najbardziej, ale to jest bardziej taki znak związany z karmą rodzinną. No i co takiego się dzieje, jeśli ten ascendent umieścimy w Lwie? Zauważcie, mamy teraz władcę pierwszego domu bardzo mocnego, ponieważ słońce jest we własnym znaku. I to jest bardzo korzystne dla jego sławy, bo słońce sygnifikuje pewność siebie. Pokazuje człowieka z inicjatywą, człowieka kreatywnego, tak? Wszystkie te rzeczy związane ze słońcem, już nie będę też wymieniał, mogą być bardzo mocne w horoskopie, ale słońce daje sławę często, więc od razu, od razu to zaczyna pasować. Poza tym ta joga jest bardzo korzystna. Merkur ze słońcem, o której sobie powiemy później, pokazuje m.in. taką kreatywność bardzo dużą. I zauważmy, co mamy w Piątym Domu, ponieważ Piąty Dom pokazuje. Twórczość, twórczą inteligencję. I tu jest właśnie księżyc, czyli główne światło w horoskopie. Zawsze zobaczmy, gdzie znajduje się w horoskopie wedyjskim księżyc, bo tam jest nasz umysł, tam są też nasze zdolności, nasze no, inklinacje w kierunku różnych rzeczy. I tutaj te inklinacje oczywiście się wiążą z Piątym Domem. Więc jeśli mamy taki układ. Księżyc w piątym domu, to możemy być bardzo zainteresowani tworzeniem sferą artystyczną, ponieważ piąty dom takie rzeczy sygnifikuje. Dodatkowo, jakby tego było mało, w trzecim domu, domu, naszych umiejętności, mamy piękną jogę, wenus z jowiszem, o czym będę mówił tam później, ale no, taki taki układ. Oczywiście, oczywiście jawi się w zupełnie w inny sposób niż ten ascendent w tym raku. I zauważmy jeszcze, że w tym układzie dla ascendentów we lwie, w dwunastym domu wypada ta trudna joga. Saturn, on nie lubi być w raku i to jest w 12 domu, w domu chorób, w domu odchodzenia. I tu jest aspekt rachu. Ja wam zresztą pokażę, bo ten program pokazuje te aspekty, no między innymi to właśnie w ten sposób. Zauważcie, rachu aspektuje ten dom 12. zatem w 12 domu mamy bardzo trudne połączenia, więc od razu widać jakąś trudną karmę związaną z chorobami. Oczywiście takie układy muszą jeszcze, aby faktycznie się zamanifestowały, muszą jeszcze wystąpić w innych wykresach, więc to tak nawiasem. No i aby uściślić tą godzinę urodzenia, w ogóle Wam powiem, żeby wykonać taką Pełną rektyfikację, to która może trwać no, długi czas, ponieważ na podstawie wielu wydarzeń z życia, którym jest przypisana konkretna data, możemy, analizując te wykresy podziałowe, możemy uściślić godzinę urodzenia nawet do kilku sekund. Ja tego aż tak dokładnie tutaj nie robiłem. Wziąłem tylko jeden, jeden fakt istotny z biografii Frediego Merkurego. Otóż tam z Wikipedii wyczytałem, że ta przeprowadzka do, do Wielkiej Brytanii, ona tam była w 64 roku. I my właśnie korzystamy. To jest piękne w astrologii wedyjskiej, że mamy coś takiego jak zegar karmy, który pokazuje, który fragment naszej karmy jest aktywowany w odniesieniu do właśnie daty konkretnej. Tak? Bo widzimy, że ten wyjazd miał miejsce w aktywacji Wenus i Saturn. I to jest ważne, bo to jest w ogóle podstawowa, podstawowe narzędzie w analizie horoskopu. My widzimy, która planeta została aktywowana, zatem możemy tutaj wnioskować. Też na tym oczywiście w dużym stopniu się opiera predykcja. Dlatego ustawiłem tą godzinę 6:10, chociaż nie twierdzę, że ona jest dokładna, ale w tym naszym tutaj odczycie będzie wystarczająca. Na podstawie tego wyjazdu z Zanzibaru do Wielkiej Brytanii i daty tego wyjazdu, my widzimy, że to było w podokresie Saturna, i to jest ważne, aby zobaczyć, co w wykresie D9, jaki dom astrologiczny ten Saturn aktywował. Ponieważ mamy precyzyjną zasadę w astrologii, że chociażby siódmy albo dwunasty dom musi być aktywowany i taki dom może nam dać wtedy wyjazd zagraniczny. Więc jeśli takiego układu nie będzie, to znaczy, że godzina urodzenia jest niedobra. I dlatego ja ustawiłem godzina 6.10, bo zauważcie, w tym układzie, jeśli damy tutaj ascendent w wykresie D9, to siódmy dom od niego, czyli dom związany z podróżami, to jest ten dom, władany właśnie przez Saturna, czyli ten Saturn mógł dać taki wyjazd zagraniczny, zwłaszcza że jest w trzecim domu, też związany z przemieszczaniem się, akurat. A no jeszcze nie dodałem, że w wykresie D4, który pokazuje nasze nieruchomości, nasze domy, też przeprowadzki, jeśli 12 dom zostanie aktywowany, to może nam dać przeprowadzkę. I zauważcie, że właśnie w tym D4 w wykresie z tego Saturna, który został wtedy aktywną planetą, mamy w dwunastym domu dla tej godziny urodzenia, bo Ascendent w tym wykresie wypada w tym domu, zatem Saturn dał wtedy panu Frediemu przeprowadzkę. I ostatni element tutaj bardzo no, świadczący za tym, że ta godzina urodzenia może być niezła, jest to, że Ascendent w tych dwóch wykresach mamy w tych samych znakach, a to oznacza Bawotama. To jest bardzo coś korzystnego. To oznacza, że ten ascendent, czyli nasza sława, to znaczy sława Pana Frediego, jest bardzo mocna. Pierwszy dom jest bardzo mocny. Czyli jeśli mamy e, ascendent w tych dwóch wykresach, w D1 i D9, w tych samych znakach, jest to bawotama, jest to coś korzystnego, oznaczające siłę tego pierwszego domu. Więc to też by wskazywało, tak? Patrząc na życie Pana Frediego. No więc tak to zostawiam. Godzina 6.10. Tak wygląda rektyfikacja horoskopu. No i przechodzimy do drugiego punktu naszej analizy, czyli kierunek życia. To narzędzie można wykorzystać właśnie chociażby w zrozumieniu korzystnej ścieżki. Nie zawsze jest to proste do przeprowadzenia. Tu jest trochę wiedzy z zakresu Aruda Lagny. Wymaganej, ale sama metoda jest dosyć prosta: otóż musimy znaleźć korzystne domy, czyli korzystne, czyli trikona albo kendra, zarówno od księżyca, jak i od Aruda lagny. Księżyc, który ukazuje nasz umysł, jest, jak mówiłem, miejscem istotnym w horoskopie. Natomiast Aruda Lagna, akurat w tym miejscu u pana Frediego, była Aruda Lagna. Aruda Lagna jest to wizerunek, to jak osoba się przejawia w społeczeństwie. Więc od razu tak nawiasy możemy dodać, że jest tutaj rachu, generalnie dobrze czujące się w tym domu, rachu, czyli przekraczanie granic, też zagranica, tak więc um, związki karmiczne z zagranicą. Ale i właśnie przekraczanie granic, też szokujące rzeczy, zaskakujące. No, takie są główne cechy rachu. Oczywiście, również inteligencja może być, może być pewien research, to już są głębsze tematy. Dodatkowo, oczywiście, bierzemy zawsze aspekty pod uwagę, i tutaj tym głównym aspektem to jest Saturn, czyli jakieś cierpienie, bo te domy się tutaj. Oczywiście aspektują między sobą. Saturn to jest też ciężka praca, odporność, ale i drugi aspekt to jest Wenus z Jowiszem. Bardzo piękne jogi, oczywiście związane ze sztuką, z kreatywnością, ale i z luksusem. Wenus to są rzeczy nie tylko artystyczne, ale takie, które przedstawiają rzeczy luksusowe. Jowisz. W ogóle bardzo dobre, bardzo dobre połączenie. Wenus z Jewiszem za moment o tym właśnie powiemy więcej, ale to wszystko było w Arudalagnie, czyli wizerunek bardzo korzystny. Wracając do tego kierunku życia, znajdujemy korzystne domy lub dom, to różnie wychodzi w zależności od horoskopów, w odniesieniu do Księżyca i Aruda Lagny czyli co to oznacza. Szukamy korzystnego domu dla księżyca i patrzymy czy on jest również tym korzystnym w odniesieniu do Aruda Lagny. Korzystnym to są domy jak mówiłem Trikona i Kendra czyli 1 4 5 7 9 albo 10. I teraz sprawdzamy 1 2 3 4 czyli teoretycznie dla księżyca to jest korzystny dom bo to jest Kendra natomiast dla Aruda Lagny to jest niekorzystne, bo to jest 3, więc to odpada. Ten dom też będzie odpadał, bo tutaj mamy dwie odległości. Eee, kolejnym możliwym miejscem to będzie: no i wychodzi, moi drodzy, że dwie możliwości, tak? Ponieważ raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i raz, dwa, trzy, cztery. Czyli kierunek karmiczny w tym przypadku to jest pierwszy dom, czyli sława, rozwijanie siebie, prezentowanie siebie. Czyli wszystko to, co sygnifikuje pierwszy dom, w tym przypadku pokazuje ten kierunek życia. Co może być ważne, co może być wspierające, jaki jest, w jakim sensie, sens, cel życia. Oczywiście bardzo warto będzie to połączyć z innymi elementami, z analizą Atma Karaki. Może się okazać, że tutaj jest jakaś jakiś problem dusza chce jedno natomiast karma z jakiegoś powodu no, pcha nas w inną stronę to już są tematy indywidualne. No więc tym pierwszym domem jako kierunek karmy to jest sława. Natomiast zauważmy że jeszcze to miejsce będzie czymś korzystnym ponieważ jest to od księżyca jest to Kendra natomiast od Rudy będzie to Trikona. Więc drugi dom oczywiście moi drodzy bogactwo Również kwestie rodzinne, to może również pokazywać, że dla Frediego były te rzeczy w jakimś stopniu istotne, czyli drugi dom, bogactwo rodzina. Oczywiście zauważmy, że tutaj Freddy miał również atma karakę w drugim domu, czyli dusza wyborem duszy był drugi dom, rodzina bogactwo. Również drugi dom zawiera w sobie sztukę, moi drodzy, bo ogólnie z szerszej perspektywy jest to dom ukazujący cenne rzeczy, bo tam jest właśnie bogactwo. Dlatego no, w naszym świecie sztuka też może być w tym domu oczywiście umiejscawiana jak najbardziej. W wykresie D9 księży, księży, tylko Marsa mamy w pierwszym domu. Oczywiście D9 zawsze analizujemy, więc Atma Karaka dla Atmakaraki ten pierwszy dom, czyli cały czas sława, sława, sława. Główne cechy pozytywne: Księżyc w piątym, wcześniej mówiłem o tym, o aspekcie twórczości, ale pamiętajcie, że też rozważamy zawsze temat w związku ze znakami Zodiaków, ponieważ może być taki układ, że ktoś ma Księżyc w piątym domu, ale ten Księżyc jest w skorpionie, i wtedy to będzie dawało zupełnie inne inne, inne właściwości, ponieważ to, jak planeta się czuje, tak może się przejawić w naszym życiu. Więc planety najlepiej przejawiają się, dają naj, naj, jakby największe swoje możliwości w domach, w znakach, w których dobrze się czują. I tutaj właśnie mamy taki układ, ponieważ Księżyc w strzelcu władany przez Jowisza w tym miejscu bardzo dobrze się czuje. Zwykle pokazuje osobę. Zrównoważoną i z taką zdeterminowaną, z pewnymi cechami skłonnościami do zdobywania wiedzy. Oczywiście ta wiedza może przybierać różne formy, chociażby chęć zdobywania wiedzy w tematach związanych ze sztuką jak najbardziej. Cechy intelektualne, nawet i duchowe, jak najbardziej, ale generalnie, co jest naj co może być najbardziej korzystnego, to taki fajny księżyc w horoskopie będzie dawał dobre relacje z ludźmi. My będziemy dobrze odbierani przez innych ludzi, więc zwykle daje osobowość taką towarzyską. No bo pamiętacie, że księżyc pokazuje społeczeństwo. Również i nasz, również nasz umysł. Te rzeczy są połączone w astrologii wedyjskiej, dlatego stąd taka interpretacja. Więc to połączenie... Zwykle pokazuje osobę, która też szuka wolności zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym. Osoba generalnie też może dobrze się czuć w rolach takich jak nauczyciel, ponieważ tutaj ten jowisz sygnifikuje nauczycieli, wiedzę, księżyc, ludzi, społeczeństwo, więc taka, taka osoba też zwykle jest, ma taką aurę w sobie osoby, która może poprowadzić ziny, która może dać wskazówki i tak dalej. Księżyc w strzelcu będzie dawał dobry kontakt z własnym wnętrzem, no ponieważ księżyc, jeszcze raz to podkreślam, pokazuje jak nasz umysł przejawia się w tym świecie, więc on tutaj w tym horoskopie dobrze się czuje, komfortowo. Zwykle pokazuje takie optymistyczne podejście do życia, czasami zbytni idealizm, ponieważ Jowisz ma tendencję do poszerzania, rozszerzania tych cech związanych z Księżycem, czasami to może pokazywać zbytni, zbytni idealizm. Generalnie szerokie horyzonty, często uczciwość, przyjacielskość, szczerość równość, sprawiedliwość. no Takie dobre cechy, ponieważ to pamiętajmy, to są główne benefiki tak naprawdę w horoskopie księżyc, Jowisz. Natomiast warto jeszcze zobaczyć na nakszatrę księżycową, która pokaże głębsze aspekty, bardziej duchowe możemy w ogóle postudiować taką nakszatrę i jeszcze mocniej, to wszystko zacząć rozumieć i zgłębiać tą tematykę. Danego horoskopu. W tym przypadku nakszatron jest Mula. I to jest ciekawe, ponieważ władca tej nakszatry, czyli Ketu, nie jest do końca w dobrej pozycji w tym horoskopie. Z jednej strony Ketu jest we własnym znaku. Powiedzielibyśmy, że bardzo fajnie, ale w domu Kendra on się nie do końca dobrze czuje. To jest dla niego to jest Marana Karakastana. A to jest ważne, ta planeta Ketu, ponieważ jak mówię, władza tą nakszatrą księżycową i odpowiada za no, siłę życiową, za utrzymanie materialne. E, więc, no, analizując to, jest w ogóle głęboki temat, ale analizując tą ketu, możemy tutaj też zrozumieć nasze słabości i to, co nas wspiera w tym świecie. Więc te pozytywne cechy ketu, bo zawsze każda planeta takowe posiada, to będzie chociażby perfekcjonizm. Ketu jest również takie bardzo idealistyczne i przekraczające granice, przekraczające konwencje, nieposiadające formy. To należy rozumieć też tak symbolicznie. Takie rzeczy mogą być bardzo wspierające w kontekście nawet takiego utrzymania wręcz materialnego, ale jednocześnie to co mówiłem wcześniej, Ketu nie lubi być w czwartym domu. Takie ketu w czwartym domu ogólnie może narażać człowieka na jakiś dystans, ponieważ to jest też cecha ketu, dystans, izolacja jakaś emocjonalna, jakaś możliwe, że manifestująca się w domu, w domu rodzinnym, ponieważ tu mówimy o tym czwartym domu. Może chodzi o karmę rodzinną, może chodzi o emocje. Natomiast to tak naprawdę też pokazuje, że... Ponieważ jest taka główna zasada w astrologii wedyjskiej, że, że dany dom utrzymuje dom poprzedni, czyli czwarty dom utrzymuje dom trzeci, dom drugi utrzymuje dom pierwszy, i tak dalej, i tak dalej. Zatem Toketu tu bardzo mocno wpływa na dom trzeci, na energię życiową, na też na pasję, też na seksualność, czyli możemy powiedzieć, że zarówno. Te wszystkie cechy, które pokazuje Ketu, przekraczanie granic, nieposiadanie jakiejś jednej formy, niestandardowość, mogą być wspierające ogólnie w życiu, ponieważ są władcą na krzatry, Natomiast one też jednocześnie utrzymują dom trzeci, równocześnie mogąc go zniszczyć, jeśli to Ketu jest słabe. To jest taka główna zasada. Bo to Ketu ma problem pewien i utrzymuje dom trzeci, tak? Więc jest związany z seksualnością, ponieważ dom trzeci to są pasje, to są to hobby, ale to jest też właśnie seksualność. Więc to Ketu jednocześnie, jak mówię, te pozytywne cechy mogą wspierać, z drugiej strony mogą niszczyć tutaj. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, tutaj powiedzielibyśmy, że należy uważać na ten dom trzeci, ponieważ dom czwarty ma pewien problem, dlatego może dom trzeci być zniszczony dlatego trzeba uważać na ten dom trzeci chociażby tą seksualność ponieważ te rzeczy, które sygnifikuje ketu mogą być źródłem problemu dla domu trzeciego ale też warto poznać charakterystykę przynajmniej ogólną tej głównej nakszatry Frediego bo jak mówiłem jest to mula nakszatra, która chce dać nam transformację na platformę duchową może też przynieść pewną ulgę, transformację poprzez trudne tematy, poprzez też chorobę, bo zauważmy, że tutaj chodzi o skorpiona. Dodam jeszcze bardzo istotną kwestię w temacie księżyca, ponieważ pisma astrologiczne podają, że w astrologii wedyjskiej za śpiew, za możliwość ładnego, melodyjnego i takiego no profesjonalnego śpiewu odpowiada właśnie księżyc. Ale co to oznacza? To nie oznacza, że jeśli mamy fajny Księżyc w wykresie głównym, to będziemy zawsze mieli takie potencjały do śpiewu. Ten Księżyc musimy sprawdzić dodatkowo w wykresie talentów, w wykresie nawamsa. To w wykresie D9 Księżyc musi być jeszcze dodatkowo mocny, żeby taki talent się zamanifestował. I faktycznie taki układ występuje. Ja Wam to w tej chwili pokazuję w programie. Tutaj mamy na Wamse i Księżyc w byku. To możecie sprawdzić gdziekolwiek w każdych źródłach astrologicznych. Księżyc w byku bardzo dobrze się czuje, jest tutaj wywyższony. Dodatkowo w domu dziesiątym, w domu, który pokazuje karierę, pracę, to czym się zajmujemy. Także bardzo pięknie to się tutaj zgadza, moi drodzy. No i przechodzimy do tej jogi merkury ze słońcem. Co prawda jest to układ, który jest często widywany w różnych horoskopach. Mówię o połączeniu merkurego ze słońcem, ponieważ to właśnie no, często na niebie jest obserwowane. Natomiast niekoniecznie już w pierwszym domu i niekoniecznie w lwie. Taki układ nie jest już czymś powszechnym. I oczywiście czymś bardzo korzystnym, bo sam merkury w pierwszym domu. W jakimkolwiek ascendencie się nie znajdzie, ale mówimy tutaj o pierwszym domu, to już jest Digbala, czyli bardzo mocna planeta w pierwszym domu. Merkury w pierwszym ma tak zwaną siłę kierunkującą. No ale zajmijmy się najpierw tym Słońcem. Władca pierwszego w pierwszym w ogóle będzie pokazywał, że ta osoba może czuć fajne ugruntowanie w życiu ponieważ ta planeta która reprezentuje tego człowieka mówimy tutaj o władcy pierwszego domu ona się dobrze czuje we własnym znaku to już może nadawać pewną aurę temu człowiekowi poczucie no człowiek może się dobrze czuć w swoim własnym otoczeniu we własnej skórze natomiast samo słońce w pierwszym zwłaszcza we lwie Moi drodzy, to jest przede wszystkim lider, to jest taki człowiek z wizją, to jest um, poczucie pewności, to wszystkie te cechy, które sygnifikuje słońce, czyli przede wszystkim ego, tak? To jest ego na pierwszym miejscu, natomiast tutaj mówimy o tych bardziej pozytywnych cechach tego słońca jako ego, nie mówię tego w kontekście negatywnym. Bardziej chodzi o tą siłę przebicia, to jest królewska energia, najkrócej mówiąc, wiadomo, lew, znak królewski, nie, nie bierze się to przypadkowo. Nie wzięło się to przypadkowo. No więc bardzo fajny układ, w ogóle władca pierwszego w pierwszym będzie pokazywał, że osoba będzie się skupiać na pracy, będzie mieć błogosławieństwa z własnych pasji, z hobby, czyli z trzeciego domu. Będzie 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 bardzo się dobrze czuć, albo można powiedzieć to inaczej, znajdzie szczęście w czwartym domu. Układ, który błogosławi nasz dom rodzinny, mimo tego, że tutaj e, w tym horoskopie, wow, wy, niestety mi się to wyłączyło. Mimo tego, że w tym horoskopie, no tutaj to Ketu mamy to, co mówiłem wcześniej. W domu rodzinnym niekoniecznie to musi być dobry układ, ale tu mamy błogosławieństwo. Szczęście ten człowiek znajdzie pośród swoich bliskich. Dodatkowo, w takim układzie, to co może być minusem władca pierwszego w pierwszym, to jest to, że związki mogą być trudniejsze. Dlatego, bo siódmy dom w takim układzie jest miejscem tak zwanego chłodzenia. To tak nazywamy. Człowiek do tego albo się nie chce przywiązywać, albo ma z tym jakimś, jakiś problem. Mówimy tutaj o siódmym domu, czyli chociażby małżeństwo. No, głównie kwestia związków. Jeśli jesteśmy przy temacie związków, jeszcze teraz patrzę na jeden układ, o którym nie powiedziałem, a w zasadzie powinienem powiedzieć przy okazji Księżyca. 12 dom, w 12 domu od księżyca mamy Ketu. Natomiast e, jest też taka podstawowa zasada, że powinniśmy jeszcze zbadać cały horoskop z pozycji księżyca. To znaczy, tak jakbyśmy tutaj symbolicznie umieścili ascendent, wtedy widzimy, jak karma manifestuje się z pozycji umysłu tego człowieka. I w 12 domu Ketu będzie pokazywał jakąś trudność. W relacjach albo jakąś, właśnie niestandardowość, to co mówiłem wcześniej na temat Ketu, z tym, że zwykle to będzie pokazywać jakiś problem, jakieś tematy transformacyjne, nietypowe, ten też idealizm bardzo duży może to oznaczać w temacie związków, natomiast nie jest to, nie jest to raczej pozytywne, aby mieć w dwunastym domu od księżyca Ketu i jeszcze zauważmy, że ósmy dom od księżyca to jest Saturn. W raku, który się tutaj niedobrze czuje, jest aspektowany przez rachu, więc to jest z kolei kontekst zdrowotny. Jest to niedobry układ pod kątem chorób i zdrowia. No i wracamy jeszcze do tej jogi Merkury, Słońce. To się nazywa nipuna Yoga tak w ogóle. Sam Merkury w pierwszym, to jest digbala, czy jest bardzo mocny, będzie nadawał cechy temu człowiekowi. E, takie no, komunikacja rozwinięta, nawet i poczucie humoru. Merkury to jest główna planeta, która pokazuje poczucie humoru. Jeśli widzicie, że ktoś ma dobre poczucie humoru, to ten Merkury też musi być bardzo fajny, bardzo mocny. I oczywiście w tym horoskopie Merkury to jest władca drugiego, czyli władca drugiego jest pierwszym. To oznacza, że zarabianie, bo tutaj mówimy władca drugiego o kontekście oczywiście bogactwa, dom drugi bogactwo, czyli zarabianie poprzez pierwszy dom, czyli poprzez sławę. I jednocześnie Merkury z władcą domu jedenastego, to też jest przyjające w kwestiach finansowych, ponieważ jedenasty dom to jest dom finansowy, Dlatego to jest jakby łatwiejszy dostęp do finansów. W takiej szerszej, powiedzmy, ogólności Merkury w pierwszym może też dawać cechy, cechy biznesowe, jakiś handel i tak dalej. To są tego typu historie. No i w ogóle, jeśli jesteśmy przy temacie zarabiania, taką znowu podstawową zasadą, którą zawsze w każdych horoskopach należy sprawdzić. Jeśli chcemy zobaczyć, czym się człowiek zajmuje, to jest dziesiąty dom od księżyca. I zauważmy, dziesiąty dom od księżyca to jest to miejsce i bierzemy władcę. Oczywiście tutaj mamy Atmakarakę, tak? Czyli to już wiemy, że ta Atmakaraka jest połączona z tym bogactwem, z obszarem sztuki, ale władca tego domu jest pierwszym, czyli zarabianie znowu poprzez własną sławę. Kolejny punkt, jedenasty dom od Aruda Lagny, będzie bardzo również... Znaczący, ważną, to jest taka ważna, ważna zasada, bo ten jedenasty dom od Aruda Lagny, czyli naszego wizerunku, pokaże prawdziwe pieniądze, czyli prawdziwe, realne pieniądze. Ile człowiek w ogóle jest w stanie zarobić? Jaka to jest planeta, jaka jest silna, i tak dalej. Zauważmy. Jedenasty dom to jest to miejsce, czyli tutaj nie mamy planet, więc bierzemy władcę, bo to też jest główna zasada. Jowisz, czyli prawdziwe pieniądze poprzez trzeci dom. Ale tutaj ma te wspaniałe planety. Wenus z Jowiszem, o, którym, o których za moment sobie powiemy. No ale zarabianie poprzez trzeci dom, czyli poprzez własne projekty, poprzez dom, poprzez te cechy związane z komunikacją. I oczywiście Wenus z Jowiszem, czyli sztuka. No i właśnie przejdźmy sobie do tej koniunkcji. To się nazywa Guru Shukra Yoga. Jest to coś bardzo korzystnego. Pamiętam jak nauczyciel na wykładach astrologicznych mówił tak, ilekroć widzisz taką jogę w horoskopie, Wenus z Jowiszem, a nie jest to nic powszechnego, to ciesz się, bo wiedz, że ta osoba będzie mieć jakieś wysokie ideały, może pokazywać chęć zdobywania wiedzy, w ogóle taką fajną energię. Wenus z Jowiszem, dlatego jest to korzystne, ponieważ w astrologii wedyjskiej Wenus jest guru, czyli jest nauczycielem. Jowisz jest również nauczycielem, więc dwóch góru się spotyka, więc to jest wzmocnienie pewnych cech. Ogólnie to połączenie pokazuje właśnie połączenie natury kobiecej i męskiej. Wenus to planeta miłości, romantyzmu, piękna, korzyści materialnych, luksusu i oczywiście skłonności do działań artystycznych. Wenus reprezentuje ekspresję naszych pragnień, pasji, wartości. Natomiast Jowisz to planeta ekspansji, wiedzy, obfitości, dobrobytu i mądrości. Jowisz reprezentuje naszą osobistą filozofię dotyczącą wydarzeń z życia. Nasz wewnętrzny GPS. Tutaj będziemy, tutaj taka mała łyżka dziegciu, ponieważ Jowisz w trzecim domu jest dosyć. Jakby trochę osłabiony, to jest Marana Karakastana. Tutaj byśmy doradzili człowiekowi, jeśli ma możliwość radzenia się mądrzejszych od siebie, to niech to zrobi. Dlaczego? Ponieważ Jowisz jest naszym GPS-em. Bardzo dobry Jowisz, a w trzecim domu Jowisz nie jest do końca dobry, bardzo dobry Jowisz zapewnia bardzo trafne decyzje w życiu. Bo jest jak ten GPS to jest nasz nauczyciel, to jest nasza wyższa, wyższe ja. Nasza intuicja, nasze połączenie ze wszechświatem, więc my dzięki bardzo dobremu Jowiszowi, z tym, że tu mówię, trzeba to sprawdzić co najmniej w dwóch wykresach, jesteśmy w stanie podejmować trafne decyzje, dla nas korzystne. Jowisz w trzecim pokazuje, że niekoniecznie ten człowiek zawsze będzie podejmował super trafne decyzje, no ponieważ Jowisz w trzecim to jest marana Karakastana. Niemniej w trzecim domu, tak jak mówiłem początkowo, trzeci dom ukazuje nasze umiejętności, więc samo w sobie jest to bardzo coś korzystnego i sprawia, że mamy biegłość w pracach twórczych, takich jak aktorstwo, czy na przykład modelowanie, marketing, nawet i tak. Ale zauważmy tutaj rzecz jeszcze dodatkową. Pewne cechy się wzmacniają w tym horoskopie, w tym układzie, ponieważ Wenus to jest władca 10, czyli władca 10, czyli planeta, która zarządza karierą, jest połączona z władcą 5, czyli kariera jest połączona z władcą piątego, czyli z kreatywnością, tak, ze sztuką. Więc to tutaj dodatkowo bardzo fajnie. Oczywiście sama Wenus jest też dobra bo we własnym znaku. Więc ten człowiek też będzie się tutaj w tym obszarze życia bardzo dobrze czuł. W temacie węzłów księżycowych, czyli rachu i ketu, one też są bardzo ważne w tym świecie, nawet i w kontekstach związanych z sukcesem społecznym. Mimo tego, że to są węzły, które pokazują takie trudniejsze rzeczy, wręcz duchowe. Tu już nie będziemy wchodzili dzisiaj w mitologię, ale mocne rachu daje duży autorytet w życiu, najogólniej mówiąc. Jeśli jakiś jest problem z rachu, to człowiek jest po prostu poniewierany, najogólniej mówiąc. No i tutaj zauważmy, to, rachu jest bardzo dobre w byku i łączy się z Arudalagną, czyli z wizerunkiem, czyli bardzo mocno jest też taką planetą napędzającą tego człowieka. Tu postawię kropkę, chociaż jest to temat głębszy, ale może przejdźmy do kolejnych. Jowisz wargotama, czyli w wielu wykresach podziałowych ten Jowisz jest w tym samym miejscu. Co tak naprawdę pokazuje to, że ta planeta uzyskuje pewien rodzaj godności dodatkowej. To oznacza, że ona jest mocna całe życie jakby istotna, całe życie w horoskopie. Może tutaj też chodzić przede wszystkim o te tematy związane z piątym domem którym włada. Zresztą najlepiej to, zrobi, zresztą najlepiej to zrobić, jeśli no zobaczycie faktycznie te wargi. Zauważcie, to są różne wykresy podziałowe, tak? D1 pokazuje no, tą ogólną, naszą karmę na to życie, ale chociażby no, D10 to jest ta nasza siła w społeczeństwie. D9 to są nasze talenty, nasze też małżeństwo, nasze relacje. D7 hmm, Nasze potomstwo, D16 nasz komfort, D20 nasze kwestie duchowe, D24 to jest z kolei nasza zdolność, możliwość um, uczenia się, D27 nasza podświadomość, tu jest ładna joga, Merkury z Jewiszem, D30 nasze słabości. Um, to, co jest naszą siłą, ale to też, co może nas zabić w pewnym sensie. D40 pokazuje m.in. karmę po naszej matce, a D45 po naszym ojcu. D60 poprzednie życie. I zauważcie tego Jowisza: on w wielu miejscach jest naprawdę mocny, bo w tym samym znaku. D4, czyli nieruchomości, chociażby, D10. Mamy w D9, tak więc, więc to naprawdę wygląda fajnie. Ten Jowisz. Kolejnym punktem to był D12. To może być dosyć ciekawe, ponieważ lubię też zajrzeć zawsze w horoskop przodków. Tutaj w sektorze duchowym mamy jogę taką duchową, ukazującą duży zasób wiedzy. Tak, to jak widać, Merkury z Jowiszem to też jest dosyć rzadka kwestia, jeszcze w takim domu duchowym, więc to pokazuje na jakiś, jakąś linię związaną z wiedzą dotyczącą przodków Frediego. To, co jeszcze tutaj chcę dodać. To Mars, uzupełnie jeden temat. Mars w drugim domu to jest Kuja Dosha. Tutaj Wam zacytuję dosłownie jedno zdanie z książki astrologicznej, też abyście widzieli, że ja sobie tego nie, nie biorę z Księżyca Przysłowiowego tylko to jest wiedza wedyjska. I ona mówi o tym, że jeśli Mars jest Kuja Dosha, Kudza Dosha to jest wtedy, jeśli Mars będzie występował w drugim, czwartym, siódmym, Eee, jeszcze sobie zajrzymy do tych notatek, tak tutaj mamy uszkodzenia, w drugim, czwartym, siódmym, ósmym, 12 Mars nie jest korzystny. I to pokazuje, że albo przyjście na świat było bardzo trudne, albo odchodzenie z tego świata będzie bardzo trudne. No i przechodzimy do czwartego punktu, czyli główne cechy problematyczne. Papa Kartari Yoga. Co to jest? Mamy główną zasadę w astrologii, taką, że dwa sąsiadujące domy, które dla przykładu Wam powiem, piąty dom i trzeci dom, to są domy sąsiadujące dla domu czwartego, tak? Rzecz oczywista. I to oznacza, że te planety z domu trzeciego i z piątego są również obecne, one aspektują ten czwarty dom. To tak, jakbyście sobie wyobrazili sąsiadów, którzy mieszkają w domach obok siebie, bardzo blisko siebie i tak naprawdę ci sąsiedzi mają na nas wpływ, tak? bo ta energia się tutaj przenosi. I to, co jest niepokojącego, to to, że pierwszy dom ma jogę śmierci, ponieważ zauważmy, Saturn jest w dwunastym, Mars jest w drugim. Więc te planety są tak naprawdę, one oddziaływują. Można w pewnym sensie mówić o tym, że Saturn i Mars jest w pierwszym domu. Czyli to już wiecie, że to jest jama yoga yoga śmierci. Um, oczywiście przeciwną sytuacją byłoby, jeśli tu byłby benefiki. Czyli przykładowo tutaj Jowisz, tutaj Księżyc, wtedy jest to bardzo duże błogosławieństwo i tak naprawdę ochrona dla pierwszego domu. No ale tu jest sytuacja zupełnie, zupełnie przeciwna i to się nazywa papa Kartari. Yoga, Saturn z Marsem w pierwszym domu. Dodatkowo Wenus jest uszkodzona poprzez fakt, tutaj mamy, może ja Wam to pokażę na, w programie komputerowym. Tutaj moi drodzy, mamy aspekt, zauważmy, rachu aspektuje ten dom. Więc rachu nie lubi się z Wenus, to mamy pierwsze uszkodzenie. I jedno uszkodzenie to nie jest nigdy problem. Natomiast dwa i więcej to stanowi problem. Ale zauważmy, że tutaj mamy znowu Papa Kartari jogę na dom trzeci, ponieważ dom drugi jest maleficzny, dom czwarty jest maleficzny. Zatem ta Wenus nie tylko ma kontakt z rachu, ale i z Ketu, ale i z Marsem niestety. Więc Wenus jest mocno uszkodzona. Wenus pokazuje nasz system odpornościowy. Więc to, co moglibyśmy doradzić temu człowiekowi, chociaż no, domyślam się, że moglibyśmy sobie gadać, ale no, to byśmy mogli powiedzieć, że trzeba tu uważać na Dom trzeci, ponieważ może być źródłem problemu, czyli seksualność. Dom trzeci to jest seksualność, dlatego ponieważ ta Wenus tak naprawdę jest mocno uszkodzona, to też ogólnie pokazuje Wenus jako dawca związków, miłości. Małżeństwa. To pokazuje, że to będzie w ogóle obszar trudny, transformujący. Wiele się tu będzie działo. Ta Wenus tak naprawdę nie tylko ma kontakt z Jewiszem, ale też z tymi innymi planetami. Zobaczcie jeszcze dodatkowo: tak naprawdę jeszcze Merkury i Słońce są w tym domu, więc ogólnie się bardzo dużo dzieje w domu trzecim w domu seksualności, w domu pasji w domu. Umiejętności własnych, tak? Więc są tutaj ewidentne rzeczy pozytywne wynikające z tego faktu, o których mówiliśmy. Ale też jednocześnie daje to uszkodzenia, problemy. Więc trzeba byłoby tutaj bardzo mocno uważać na ten dom trzeci, ponieważ może przynieść problem. Tak. No i, no i w dwunastym domu trudna planeta to też jest bardzo niekorzystne. Pamiętacie, dwunasty dom, dom Dusztana. My tutaj byśmy woleli mieć mocnego malefika. Natomiast Saturn w tym miejscu niedobrze się czuje. Jest aspektowany przez rachu. To też daje problem. No Jeśli zajrzymy sobie w zegar Karmy, czyli Wim Dasa, to zauważmy, że śmierć nastąpiła w podokresie Wenus. Tak? Więc ta Wenus była mocno aktywna. Wenus jest trudna. Trzeci dom odpowiada za energię życiową. Trzeba byłoby to jeszcze sprawdzić w dodatkowych wykresach, jak to wygląda, ale no Wenus widzę, że jest w skorpionie tutaj też w trudnym znaku. No, natomiast no wiemy, że tą przyczyną śmierci był ten system odpornościowy, tą jakby taką bezpośrednią przyczyną system odpornościowy, tak? Wenus została aktywowana, Wenus to jest system odpornościowy, Wenus mocno uszkodzona w tym horoskopie. W wykresie D9 widzimy to samo. Wenus niestety, tak? Bo jeśli tutaj sytuacja byłaby lepsza, to znaczy, że człowiek mógłby wyjść z tej sytuacji. Natomiast Wenus tutaj mamy aspektowaną przez Marsa Grahadryśti, bo Mars aspektuje czwarty, czwarty dom od siebie. O, teraz jest to widoczne. I rachu aspektuje piąty dom od siebie. No więc dwa malefiki to już jest duże uszkodzenie. No i w ogóle zauważmy, że działo się to w głównym okresie Atma-Karaki, który zawsze jest uważany za ten okres, w którym przyjdą największe lekcje życiowe. Bo tutaj mówimy o Marsie. Jeśli zobaczymy na D9 i obliczymy odległość od Marsa do Wenus, bo tutaj są te dwa główne okresy Mars i Wenus, tak? To jest raz, dwa, trzy, cztery i tą samą odległość odliczamy od Wenus i widzimy, jaki efekt przyniesie dana dasa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta zasada nosi nazwę bawa. I no widzimy, tak, to jest siódmy dom. Siódmy dom to może niekoniecznie musi być coś złego, ale patrzymy, co się dzieje z władcami domów. Jeden z tych władców jest w domu dwunastym, domu chorób. I niestety rachów d9, zauważcie tutaj, rachów d9, i jest we wrogim znaku, więc to jest bardzo niedobry układ i zwiastuje odejście z tego świata. Dwunasty dom to jest choroba, odchodzenie z tego świata. Co prawda, nie było tego w konspekcie, ale postanowiłem dodać pewien szczegół. Może też dlatego, aby nie było tak smutno, <laughs> zajrzyjmy w horoskop Drekana, Dzhaganata Drekana, który pokazuje poprzednie życie. To jest też ciekawe, bo tutaj, niezależnie od położenia ascendentu, więc tutaj mamy dużą możliwość. Nawet jeśli nie znamy dokładnej, krótko mówiąc, dokładnej godziny urodzenia, to same pozycje planet pokażą nasze poprzednie życie, więc możemy zobaczyć skąd ta dusza przyszła. No i tu odnajduję coś bardzo ciekawego, ponieważ Słońce we własnym znaku, nie będziemy wchodzili w szczegóły, jak się to robi, bo. To już są takie techniki bardziej zaawansowane, natomiast zdecydowanie słońce we własnym znaku w tym przypadku pokazuje, że Freddy przyszedł z devaloki, moi drodzy, czyli z samych górnych pięter naszego Matrixa, czyli z nieba, krótko mówiąc. Dobra karma przyszła z nieba, która no, miała tutaj coś do przerobienia. Ciekawe może być również to, że wykreślając horoskop w godzinie śmierci możemy oszacować, możemy sprawdzić, chociaż niekoniecznie zawsze musi to być takie proste. Możemy sprawdzić, gdzie ta dusza poszła, możemy zbadać, co było pozytywnego w naszym życiu, gdzie popełniliśmy pewne błędy i możemy z dużym prawdopodobieństwem oszacować no, potencjał na kolejne wcielenie no ale to zostawiamy i przechodzimy do ostatniego punktu, czyli suche tendencje karmiczne, więc jeszcze raz mówię, że niekoniecznie wszystkie rzeczy, które tutaj powiem, będą um, będą odnosić się bezpośrednio do Frediego, ponieważ znak zodiaku zawiera w sobie więcej jakby możliwości. Mówimy tutaj o rodzinie, tak? o wszystkich osobach, które mają ascendent w raku, przepraszam, we lwie, e, więc suche Tendencje karmiczne, natomiast w 50% często się to już potwierdzi w każdym, w każdym, w każdym takim horoskopie, gdzie mamy ascendent w Lwie. Zaczniemy od cytatu z książki pani dr Natalii Stali. Simcha, Lew, osoby, które mają zaznaczony znak Lwa, na przykład na ascendencie, ale tu można by jeszcze dodać tak nawiasem, że Słońce również w Lwie, może i Księżyc, może i wiele planet w znaku Lwa też będzie nadawał nam jakiś cech związanych z tym znakiem. No i kontynuujemy. Z reguły posiadają takie osoby, z reguły posiadają silną wolę i charakter. To ludzie ambitni, brawurowi, śmiali, hojni, honorowi. Władcą tego znaku jest słońce, zatem podobnie jak baran, również lew oznacza start, inicjowanie nowych projektów. Między innymi jest tak dlatego, że ma w sobie dużo odwagi. Planety w tym znaku będą miały w sobie energię związaną z rozpoczynaniem czegoś. Jest to znak władany przez satwiczną grachę, słońce, czyli w gunie dobroci, w gunie duchowej, ale jest to znak stały, zatem tamasowy, to też ważne jest dla niego wychodzenie z tamasu. No i to jest, to jest ta podstawowa kwestia. Jeśli lew nie wyjdzie z tamasu, jest zagrożony, no, głównie tym słońcem, tym negatywnym aspektem słońca, czyli ego. Ego, takim przykładem, który rzuca mi się teraz w oczy, który przychodzi na myśl, to jest chociażby Donald Trump, który jest takim mocnym lwem i no, u Wasabia bardziej te cechy, takie ego. I rozwiązaniem dla lwa, to jest zawsze pójście w wiedzę albo w wyższe ideały ogólnie, tak? Nie musi to być koniecznie duchowość. Ale jakieś wyższe, wyższe energie. Lew reprezentuje duszę, kala Podczas gdy rak symbolizuje umysł. Dlatego mowa o raku i o, o lwie tutaj, bo to są dwa główne światła w horoskopie. W ogóle no fajne, fajne znaki z tego powodu. Simcha związana jest z wiedzą, rozumieniem, duchowością. Częścią ciała mu przypisaną jest wątroba i też brzuch. Dlatego brzuch, tu jeszcze w kontekście Frediego, klatka piersiowa, brzuch to są też tutaj słabsze strony. Jeśli no pamiętacie, ten pierwszy dom był uszkodzony, więc ta część ciała, a zdaje się, jeśli ja dobrze pamiętam, tam tym bezpośrednim elementem, który sprawił, który, który przyniósł śmierć Frediemu, były jakieś tam kwestie związane z płucami, zdaje się, jeśli dobrze ja to pamiętam. No to właśnie też z tego wynika. No i przechodzimy do tych diagramów. Już nie będę przypominał tak w szczegółach, co ja tutaj robię. Odwołuję Was ewentualnie do poprzednich nagrań, ale korzystamy z Kala Purusza, czyli Kala Purusza to jest ten. Pierwotna, ta pierwotna siatka rzeczywistości. Widoczna tutaj po lewej stronie, tak, to jest ta nasza pierwotna budowa świata z domami astrologicznymi. I to jest podstawa do zrozumienia całej astrologii, tych podstaw, tych, no, naszego życia, działania świata, zrozumienia ludzi, zrozumienia przyczyn, znalezienia rozwiązań. Przechodząc tutaj do, już do tego diagramu, widzimy, że ten znak, bo tu jest ten ascendent we lwie, on jest... Nałożony na kalapurusza, na ten dom piąty. Dlatego mówimy, że ten dom, że ten lew jest taki mocno związany z inteligencją. Są tutaj też te praktyki duchowe, bo to jest ten piąty dom w kalapurusza, czyli dlatego też te inklinacje duchowe. Twórczość, tak jak mówiłem, rozrywka, przemysł, tutaj można by wpisać przemysł rozrywkowy, muzyczny. Romanse, także też dobry taki znak, właśnie w tym kierunku. I ważne dzieci mogą być również dla lwa. No, i teraz przechodzimy, już jak mówię, do tego diagramu. Pamiętacie, czarne sektory to jest wypalanie karmy, trudności. Więc tutaj ten lew w drugim domu, więc lew może mieć tendencję do tego, że w rodzinie, w rodzinie może być taką osobą. Która, która tworzy jakieś kontrowersje na przykład, ponieważ z drugim domem, czyli z rodziną mamy tutaj jakąś karmę. Może to oczywiście również wskazywać na to, że bogactwo, przychód, źródło bogactwa może być okresowo, czy nawet i w całym życiu, to będzie zależne od planet, może być jakąś trudnością. Ponieważ ogólnie widzimy słabość, tak, tu jest słabość, to się z tego bierze słabość w obrębie drugiego domu. Drugi dom to jest też mowa. Lew może mieć jakiś problem z mową. Oczywiście muszą wystąpić dodatkowe, też ściśle określone zasady, aby to tutaj się zamanifestowało. Po prostu określone planety muszą być w określonych znakach i wtedy to będzie dodatkowe potwierdzenie. Czwarty dom w horoskopie naturalnym to jest to miejsce, gdzie odnajdujemy Dom rodzinny, tam są nasze emocje, szczęście. Ogólnie tu mówimy o znaku raka. Rak jest związany ze szczęściem, z naszym umysłem. Więc to dla lwa będzie oznaczało, że lew odnajdzie to szczęście poprzez dom dwunasty. Więc może to być izolacja na przykład, może to być medytacja, może to być to symboliczne wejście do jaskini. Dlatego taki lew potrzebuje czasami się zupełnie. Odciąć od świata, aby móc funkcjonować. Lew poprzez taką izolację jest w stanie się regenerować. Dlatego ta medytacja też może być czymś korzystnym. Oczywiście tu dużo będzie zależne od tego, jakie mamy, jaki, jakie planety lew będzie miał w tym domu. No, Freddy miał tutaj niedobre, niedobre planety. Powiedzielibyśmy, że poprzez. Izolację, że sama izolacja nie, niekoniecznie była czymś dla niego korzystnym. Chociaż władca tego domu raka był mocny, jak pamiętamy, więc ta, ta kwestia mogła być tutaj dwojaka, mogła być zmienna, mogła się zmieniać w zależności od, od okresów życia, i tak dalej. No ale jeśli ktoś tu będzie miał fajne planety, to tym bardziej poprzez medytację, izolację. Też zagranica może być rozwiązaniem. Źródło szczęścia może być związane u lwa z zagranicą, bo przecież to jest dom 12. W tym domu są również chociaż nie mam tego tutaj napisanego, ale w tym domu odnajdziemy również inwestycje, co zresztą się potwierdziło u chociażby Donalda Trumpa. Inwestycje u lwa często idą w stronę. Nieruchomości, dlatego bo tutaj mamy nieruchomości i tutaj mamy inwestycje. Więc Lew ma taką tendencję, jeśli ma pieniądze, to będzie inwestował w nieruchomości, w ziemię, w budynki, w domy itd. Dom rodzinny, czyli czwarty dom dla lwa, tutaj mamy skorpiona, czyli od razu możemy powiedzieć, że tu jest dodatkowy układ, pod to, że coś z tą rodziną jest zawsze, będzie jakiś zawsze element transformujący, jakiś, jakaś trudność. Czwarty dom, dom rodzinny, matka i tutaj mamy skorpiona, więc jakaś transformacja. Może to oczywiście pokazywać też transformację dla matki. To już trzeba by sprawdzać dodatkowe kwestie w innych wykresach, ale tu już mamy dwa mocne układy, dom drugi, dom czwarty, transformujący, no a to są domy bezpośrednio związane z naszymi przodkami, z naszą rodziną, z dzieciństwem. Ogólnie w dzieciństwie mogło się coś też dziać, niekorzystnego. Zwykle jest to właśnie dosyć trudny czas dla lwów, też z racji tego, że Lew władany przez tą planetę Słońce, która ukazuje no, to, to właśnie ego. tak? Więc, jeśli dołożymy do tego ego, duże ego, które może być trudniejsze do kontrolowania w młodym wieku, no to taki człowiek naraża się na trudności, na transformacje w dzieciństwie. Czwarty dom no, to jest nasze dzieciństwo. Koziorożec, czyli praca. To się nakłada w horoskopie lwa na dom szósty, czyli tym bardziej, praca pod kimś może być trudniejsza dla lwa. Jakieś transformacje, też ogólnie transformacje w karierze, w karierze bo to jest koziorożec. Problemy zdrowotne, tym dodatkowo trudnym miejscem, częścią ciała dla lwa, mogą być nogi i stopy. Ponieważ widzimy, tutaj mamy, tu jest naj, najtrudniejsze miejsce w horoskopie lwa, i to jest znak ryb, który ukazuje nogi. Więc no tutaj ważną, ważną taką podpowiedzią dla lwów może być to, bo tutaj chodzi o to, że energia, energia się kumuluje, ona tutaj nie ma przepływu, ona tutaj może utknąć na poziomie nóg. Dlatego ważną kwestią byłoby to, aby ten lew był w miarę w możliwości w ruchu, aby chodził, może aby tańczył, aby uprawiał jakieś sporty, aby rozładowywał tą energię, ponieważ no, jest tutaj zagrożony ten, ta część ciała, oczywiście też dużo będzie zależne od tego jaka tu jest planeta, jaka moc Jowisza będzie w tym horoskopie, który włada rybami. No, i tak jak pamiętacie, to miejsce jest zawsze ważne w horoskopie, bo pokazuje skupienie w naszym życiu. Więc dla lwa to skupienie, czyli ważne tematy życiowe, będą związane z dziewiątym domem. Dlatego mówimy o inklinacjach duchowych, dlatego mówimy o inklinacjach do szerokiego świata, bo dziewiąty dom to jest świat, to są podróże, to są też ideały wyższe, filozofie. Również temat ojca może być bardzo ważny ogólnie nauczycieli duchowych, guru duchowości. I tak naprawdę temat autorytetu, więc lew może chcieć być takim autorytetem, ewentualnie może poszukiwać autorytetu w swoim życiu. Dziesiąty dom w horoskopie u lwa nakłada się na znak byka, jak widzimy, tak? to jest, bo to jest drugi dom w horoskopie naturalnym, czyli znak byka. Więc drugi dom pokazuje naszą twarz, jak widać. Dlatego dobrym układem dla lwa to jest to, że to źródło bogactwa albo kariera, bo tu mówimy bardziej, no też źródło bogactwa, ale kariera jako dziesiąty dom może przyjść poprzez sztukę, jak widać, ale poprzez twarz. To chodzi o to, że wizerunek może być bardzo ważny. Sama twarz może być bardzo ważna i może być źródłem bogactwa I może wspierać naszą karierę. No i co jest ciekawe, pamiętacie, w tym miejscu Frediego to była Aruda Lagna, czyli wizerunek, ale w ogóle jako byk miejsce, które pokazuje jego twarz, i w tym miejscu Frediego było Rachu, czyli Malefik. Mimo tego, że silny, mocny, dawał mu tutaj dużo możliwości, ale w dalszym ciągu Rachu jako Malefik czyli pewne Ułomności, bo rachu pokazuje nietypowe rzeczy. I tutaj to nakłada się na temat twarzy. No więc przypomnijcie sobie, że no takim tematem, który też był ważny dla Frediego, to był jego zgryz, jego twarz właśnie. On planował zrobić sobie pewną, pewną operację, to znaczy jakąś korektę raczej, tak, tego zgryzu swojego, ale do tego nie doszło. I to jest powód tego rachu w tym miejscu, jeśli chodzi o partnerów, takich naturalnych, karmicznych, naturalnie karmicznych partnerów, którzy są przyciągani przez lwa. To jest dom oczywiście siódmy od lwa, bo to jest nasze pierwsze małżeństwo, więc zawsze jakieś cechy Saturn rachu. To są malefiki, więc to może oczywiście różne rzeczy. Pokazywać, ale Saturn, może, jakaś, może jakiś chłód, tak? Rachu, czyli może to być małżonek zagraniczny, ale też jakiś nietypowy, przekraczający schematy, granice. Tego typu rzeczy. Natomiast to, czego Lew szuka, to pamiętacie, że to miejsce w horoskopie. To jest ten, powiedzmy, nasz ideał. więc dla LWA to będzie trzeci dom, więc ten partner powiązany z trzecim domem, czyli aktywny, czyli taki, który też się potrafi komunikować, który ma jakieś umiejętności. No i jedenasty dom w horoskopie u LWA, czyli źródło bogactwa finansów, przypływy finansowe, widzicie, bardzo mocno powiązane z obszarem komunikacji, własnych projektów, tak. To jest bardzo istotne, więc no, tak to wygląda. Bardzo mocno, myślę, tutaj się to zazębiło z życiem Frediego. Myślę, że to będzie wszystko na ten moment. Co prawda można tutaj więcej rzeczy wyciągnąć, ale to już może pozostawię wam do analizy. Na przykład, co może oznaczać piąty dom nakładający się na dziewiąty dom w horoskopie? naturalnym dla lwa. Tego tematu nie omówiliśmy, no ale dam wam tutaj taką, takie zadanie domowe. <laughs> na koniec moi drodzy tradycyjnie jeśli ktoś ma ochotę zapraszam do kontaktu, źródło mojej wiedzy no i kontakt mailowy mulatricona 108 Jeszcze przypomnę, że od miesiąca może od dwóch miesięcy rozwijam mój kanał na YouTube. Mam też nowe pomysły Wczoraj pojawił się pierwszy odcinek bardzo ciekawego audiobooka duchowego. To też jest pewien kierunek, którym chcę tutaj iść w rozwoju mojego kanału, ale nie tylko. Planuję też robić fajne, mam nadzieję, fajne nagrania, pokazując Wam trochę Krakowa. Także zapraszam wszystkiego dla Was dobrego. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Mefkor za możliwość. Prezentacji tej wiedzy na Twoim zacnym kanale. Trzymajcie się.